Dobra, pogramy sobie Mildru idem Tajsa. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Może byśmy jeszcze jakąś inną giereczkę odpalili? Na przykład Dead Cells. Pobiegałbym sobie po ścianach. Może udałoby mi się wreszcie tego ostatniego bossa cholernego zabić. Będzie moja! Muszę chronić dzikie ostępy. Tu jest jakaś gwałtowny, nefrytowy. Dobra, to wszystko out. Druido, to ci nowość, a nie? Odpal do te dwa. No nie, no średnio tak. Średnio rozumiem ten żart. Kurde, ale ten deck jak go stanie Geista, to umiera. Praktycznie. Czy no teoretycznie. Nie praktycznie. Widziałem opis paczek, który ma wejść do Dead Cells. Nie widziałem. Nie miałem okazji. Dobra, pójdę sobie pod karteczki. Patrzę na to, jakie mam karty na ręce, to zagram tego Murloka. Chciałem go zagrać trochę później. Ale w sumie... Może być teraz. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to... Niby tam jakiś Mountain Giant. No, nie jest najgorszy. Kobold akurat słaby Bern, ale dwa sześciany poszły plus Void Lord. Będą ci służyć, te. No, zagrajmy to. Aha. No to muszę zabić swipem. No to nie zabiję tego swipe'em. Ale dorzucę sobie ziomków. Ziomków. To jest nie najlepsze. To niestety jest nie najlepsze. No dobra, no ale zabijemy ich. Organiczny nie, czemu? Halo? Nie dość, że UI kombi się z Medivem samo w sobie jest dobre. No. W sumie to dwie takie największe zalety. Bun. Bun.
gotowe. Oj. Jeść. I'm hungry. No, twisting nadal dajesz. No niech będzie wujek Medivh. Znaczy w sumie nie wiem po co mi ten Atiusz, bo te spele, które chcę zagrać kosztuje 1-2 many, więc nie wiem czego lepszego. Efekty uboczne? Nie bój nic. On zagra mi tego wariata za chwilę. Zawsze zwycięstwo. Tyle prowokacji w całym mieście, twe dungwardy nie robią już nic wreszcie. Łopopatrz. Chodzi mi głównie o twoją bardzo dużą ilość w tym deku. Jakie zalety ma UI, to ja wiem teraz, jednak teraz uważam, że grasz... No, Jadeidon to właśnie ten. Brałem pod uwagę to, że widzisz tego Jadeidona. Okej. Ta ziemia służy mnie. 7 karteczek mu zostało. Czy udało mi się wbić kiedyś tobie ten legendy? Nie, najwyżej byłem czwarty. Jak mi zależało na tym, żeby ten... być w top 16. Bo jeszcze miałem ambicje na bicie pro playerem. Później mi jakoś przeszło. Nie wiedzieć czemu. Menażeria jest dostępna wyłącznie dla gości. Ja tu nie mam dwóch murloków przypadkiem? Nie, tu jeden murlok gra. Okej. Skomplikowana pajęczyna. Graj. Pakt wykuty w krwi i cieniu. Feel my wrath. Efekty uboczne? Nie bój nic. Okej.
Już prawie nie mam kart. No nie róbcie se jaj. Naprawdę Naturalize został mi jako ostatnia karta. Really? Tyle decyzji. Skomplikowana pamięcia. Skończyły mi się karty. Dobra, no nie przewiduję, żeby mnie z 49 życia zabił. Tu mamy jeszcze jednego tego, nie? Ten Naturalize będzie dobry na drugiego. Okej. Okej. Myślisz coś imbastycznego? Nieokiełznany głód. Nieokiełznany głód. Wojnie, wojnie. No. A ty gnojo. Już prawie nie mam kart. Ja tu na chillku, gościu. To ja tam jeszcze chcesz wymyślić. Kosz Kamanariego. Okej. Okay. No nice. Tym razem.
No daj suru. O, robię questa. Wypas. Ostatnio zaczęło mi zależeć na robieniu questu nawet. 6000 golda, kurde, w dodatku. Nieźle. 70 paczek. 60, 130. A to może nie będę mają wygląda tak. Jeszcze miał rozdanie, jak dopiero przy Fatydze zagrał czaszkę. Może wcześniej nie było sensu jej grać. Balfurion kontra Rexar! Niech rozpoczną się łowy! Muszę chronić. Sobie też miałem słabe rozdanie, w ogóle rampy na start nie miałem przecież. Nic dobrego nie było. Przepraszam serdecznie. Zagramy to w pierwszej, bo w drugiej mogę zagrać to w trzeciej, mam 5 bary. Tu prawda nie wiem na co, ale mam. A, nową kartę pokazali. No nie wiem na co. Nie, no nie pokazali. Rival Sun. No serio! Dajcie znać, jak pokażą tą karteczkę. Proszę. Dziś przedstawimy opowieść. Serio! To jest irytujące. Ciekawy jestem, po pierwsze, czy jest taka statystyka karty Barnes. Hunterze. Nie gówno, no. Zarada i rozkład. W Hunterze Barnes. Jakby to zrobić? Ale... Jestem ciekawy, jak często ten deck wygrywa, jak Barnes zagra w czwartej turze. Gdyby chciałbym statystyki z samego Huntera. To jest jedyny taki ten... Smegas. Tu jest klasa przeciwnika. Hunter pistola. No tutaj jest, jak na Hunterze się go zagra, to jest 66% win ratio. To jest oczywiście wartością astronomicznie dużą. Hmm.
Właśnie, to jest any point. A ja bym chciał nie any point, tylko czwartą i trzecią turę zobaczyć. Ale chyba tego się nie da tu znaleźć. Tak myślę. No niech będzie tak. Podoba mi się design? Ale jaki design? Znaczy obrazek? Pytasz o obrazek czy o co? Znaczy obrazek to co nie w grze, bo te obrazki są poglądowe na herpowie często. Jak już. Kurde, no tak z czystej ciekawości chciałem to zobaczyć, ale nie da się chyba. No tu niby jest. W turze czwartej 68, 73. Ale to też priest wchodzi i to trochę miesza. Co ty robisz? Wiecie, masz? Okej. Menażeria jest dostępna wyłącznie dla gości. Tego bym chyba wyrzucił, wrzucił Murloka, bo ten krab nie jest mi potrzebny do niczego. Obrazek. Znaczy wiesz co, to wygląda gównianie, ale no tak jak mówię, no ten obrazek może być równie dobrze poglądowy, no. Raczej bym patrzał na obrazek in-game. Nie da się zaznaczyć, kurde, samego Huntera. No nie wiem, dobra, nie chcę ci bawić. No i następnej dużego strzelę z tego i tyle. Jesteś górą w tym polowaniu. Jestem górą. Co ja dokładnie zrobiłem? Czekajcie, patrzę na powtórkę streamu. Pięćdziesiąt, dziesięć, dziesięć, dwa pakiety. Jeżeli dobrze widziałem. Nie mam pojęcia. Jest karta. New Legendary Card Reveal Cameleus. Ej, zajebiste. Zajebiste. Stary, wiesz, to przeciwnik ma na ręce. No nie, to się mało chyba grywalne, tak competitive, ale ogólnie zajebiste. Czekajcie, zaraz wracam. Zaraz będę, sekund kilka, tylko dajcie mi.
Jestem. Rzucę tego i rzucę tego. I trafiam na Morlok Paladynów, co drugą grę. Muszę chronić dzikie. Wiktory Ordetch. No i to Aud oczywiście. Ej. Nie, ja karty nie pokazuję. Żadnej w tym dodatku. Też jest ten. Kurde, jak to jest Fatigue Warrior, to GG, bo on gra geista. Bo on gra niestety geista. Tak widziałem. No dobra, no skoczmy z tym gościem. Został przerwany. Ale ja nie mam szansy tego. Nie, chwilę, mogę to wygrać, jak mu spalę geista. Bo to chyba jedyny sposób. Tak myślę. Kurde, jakbym miał Murloka. Dejwować po Murloka? No bo chyba... Krzony i tak ma... Non-stopę. Ja nie muszę tego teraz zabijać. Ale i tak, no muszę jak najszybciej dobrać Murloka i dwa Naturalizy. Dobra, lecimy. No jak zawsze. O, chwilę. Tut 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 tut.
Tak, bo jak mu spalę Geist, a on mnie spali Jade Idoli, to mimo tego, że on sobie karty będzie wtasował, to ja sobie będę wtasował Idole, przyzywał te Jade'y, okej. Okay. Jest jakiś plan, tylko jeszcze spalenie Geista nie jest takie proste. Tym bardziej, że dobrałem jedną kartę z czterech. Okay. Nie rzutuję to za bardzo. Przecież nie, Boże, kurwa, jestem głupi, że to nabiera Murloka z deku. Sorry, retarded. Sorry, retarded, don't care. No niestety. No dlaczego nie dobiera? Nie rozumiem pytania do końca. Tak się zastanawiam. No, trochę lip te karty popaliłem. No, właśnie. Czy plus jest taki, że może go zabiję? Mam dwa swipe'y w deku? A może nie? Czy się zaarmor upuje aż tak bardzo? Oto jest pytanie. Kto ci odpowie na nie? No kto? No kto? Tiririririmo. Mhm.
Ty, faktycznie, przecież ja mogłem to rzucić go zabić, kurwa. Ups. Jakoś tak nie myślałem, że mam tyle obrażeń. To z czego ja mu wbiłem ten damage? Tyle miał życia. Kurde, myślałem jakoś, że ma więcej hapsów. Spalę ten świat na popiół i zapłatnę jego zgliszczami. No. A, extended BM. Ale fajny dedek, fajnie się gra.